zaczynamy kolejny odcinek. Dzisiaj opryski. One będą raczej po ciemku, także nie wiem, czy coś tam nagramy. A więc tak, bizona na chwasty. Litr na hektar. No mamy tutaj z zapasem. I jedziemy z decisem na łokasia garbatka. Niestety atakuje nasze zboże, trzeba go psiknąć i trzeba to robić już po zmierzchu. Tutaj jest od 0,75 do 125 dawka, więc będziemy jechać 125 maksymalną na 4 hektarach akurat. Widzimy się już przy opryskiwaczu. Opryskiwacz zalany, czekamy aż słońce zajdzie i jedziemy pryskać. Dobra, sprzęt tu wjechany, ponieważ coś mży, może przeleci, drugi opryskiwacz jutro wypryskamy, niech tu stoi. No i dobra, jedziemy dalej z opryskiem, zaraz wyjeżdżam, zalewam opryskiwacz i czekam aż zajdzie słońce, bo jadę opryskać. Zostało mi tutaj cały opryskiwać 2 hektary. Może takie słabe jest tutaj te drugie, ale jest. Najpierw tutaj dwa małe kawałki, później na ten duże skończyć i tyle. Lokomotywa wyjechała, widzieliście ostatnio, już śmiga. Wiadomo, coś tam jeszcze trzeba dopieścić, ale jest ok. Także tutaj wycofujemy zaraz Perkinsem. Widzimy się już przy oprysku. Jakieś 2-3 godziny.
No i dobra, zrobiło się ciemno, to jedziemy za pryskiem. Widzimy się. Wyjedziemy na owsie. Znowu nic nie widać. Nałożyłem sobie tylko tam lampki na obrzeżach. Gdzie mam lance? Jedziemy na pszenicę. Dobra, jesteśmy na pszenicy. Nic nie widać. Jutro, czy tam w poniedzieli wyjedziemy sobie i obmyjemy go. Dobra, stoi. Niech sobie stoi. I to tyle na razie. Dobra, koniec odcinka. Sprzęt schowany. Musimy wyjechać go umyć, opłukać wszystko. Puścić wodę z opryskiwacza i może zimować maszyna. Tego przygotować do małego remontu, a może i dużego. Nie wiadomo, co to wyjdzie. Na pewno wjedzie na ten warsztat i będziemy sobie działać. Także oglądajcie pilnie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Także do zobaczenia i wyczekujcie, a zobaczycie, że na pewno będzie ciekawy. Także do następnego. Na razie. Cześć.